Thank you.
Witam serdecznie przybyłych gości na wernisaż otwarcie wystawy naszego kolegi Marka Ołaszewskiego. I bardzo bym prosiła o chwilę właśnie koncentracji. Może bym poprosiła też panią Bożenę tutaj o parę słów. Serdecznie na wystawie Marka. Tą wystawę mogłam zorganizować dzięki sponsoringowi gminy Ursynów, za co serdecznie dziękuję. Dziękuję również wszystkim, którzy mi pomagali w aranżacji wystawy, mojej córce, która przygotowała wspaniały katalog. Witam państwa serdecznie. Pani prezes powie do nas parę słów, a potem pan Łukasz Kosowski. Bardzo proszę. Zapewne państwo znają wielostronność twórczości pana Marka. Ja tylko tak jeszcze dla przypomnienia przeczytam takie króciutkie przypomnienie. Kochani, Marek Ołaszewski zatytułował swoją wystawę Podróże. Jak widzimy i znamy go, jest to artysta przestronnie doskonały. Malarz, uczeń profesora Cywisa i Gierowskiego. Kompozytor, gitarzysta, autor tekstów i wokalista, czyli człowiek renesansu. Absolwent warszawskiej ASP. Specjalizuje się w malarstwie olejnym, akwareli, a także uprawia malarstwo ścienne. Jego twórczość cechuje wyjątkowa wrażliwość na kolor i wynikająca stąd finezja harmonicznej palety barw. Obrazy mają najczęściej otwartą kompozycję, kontrastowaną rytmicznymi podziałami. Podobnie jak w muzyce, Ołaszewski jest bowiem artystą wszechstronnym. Twórca legendarnej grupy Klan. Do dzisiaj spektakl baletowo-muzyczny Mrowisko i album Mrowisko są uważane za jedno z najważniejszych osiągnięć polskiej muzyki rockowej. W roku 1973 stworzył muzykę do Snu nocy letniej według Szekspira, a Teatr Roma oraz berliński Metropolitan Teatr wystawił ten spektakl, przez wiele lat wystawiał ten spektakl z wielkim powodzeniem. W roku 1991 ukazał się album Po co mi ten raj? W roku 2008 nastąpiła kolejna reaktywacja Klanu oraz powstał album Laufer w 2010 roku. Po zamówieniu Muzeum Literatury Ołaszewski skomponował monumentalne oratorium Podróż Trzech Króli do poezji T.S. Eliota. Premiera odbyła się w 2010 roku w kościele Najświętszej Marii Panny na Nowym Mieście w Warszawie.
do 16 maja 2016, kiedy ciężka choroba uniemożliwiła mu pracę twórczą, Marek Ałaszewski koncertował z grupą Klam, a także wystawiał swoje prace malarskie w kraju i za granicą. Kochani, no naprawdę człowiek, orkiestra, wspaniały twórca. Z wielkim szacunkiem i przyjemnością mam zaszczyt otworzyć wystawę Marka Ałaszewskiego. Witam Państwa. Dzień dobry Państwu. Ja jeszcze korzystając z tej okazji, że jesteśmy tutaj tak w licznym gronie, chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić 13 maja do Promu Kultury na Saskiej Kępie, czyli Brukselska 23. Będzie koncert taki mały, jubileuszowy, dziesięciolecie tego składu, który Marek założył w 2008 roku. I będzie to taki malutki koncert jubileuszowy. Mamy też nadzieję, że Marek nas zaszczyci swoją osobą na tym koncercie, bo bardzo byśmy chcieli. Będą również sprzedawane na tym koncercie płyty i dochód z tych płyt będzie przeznaczony na Marka Rehabilitację. Także bardzo Państwa serdecznie zapraszamy. 13 maja w niedzielę będzie koncert na ulicy Brukselskiej. Zagra ten skład, który Marek stworzył w 2008 roku i który trwa do dzisiaj w niezmienionej formie. Zapraszamy serdecznie. O godzinie 19. Poprosimy w takim razie jeszcze kolegę Łukasza i profesora Stręta. Poprosimy bardzo. Tutaj jeszcze o parę słów. Zapraszam. A jeszcze się nie witałem. Nie. Ja parę słów, żeby Państwa nie znudzić. I zupełnie osobistych, bo nie ma sensu chyba robić tutaj wykładów o malarstwie Marka. Poznaliśmy się dość niedawno, kilka lat temu, kiedy poprosiłem Marka, by napisał oratorium do tekstu Eliota, o którym już była mowa, Podróż Trzech Króli. Wykonał to monumentalne dzieło, które zostało zrealizowane, wykonane tylko raz. Mam nadzieję, że będzie nagrane. Ale Marka znałem już dużo wcześniej, o czym on nie wiem. Byłem na jego pierwszym koncercie w Kielcach jako młody człowiek. Strasznie się wydzierałem. Natomiast on od początku, jak zauważyłem, był artystą osobnym, skupionym, poważnym, zasadniczym. I patrząc teraz na jego malarstwo, które też znam, muszę te same przymiotniki zastosować w stosunku do jego twórczości malarskiej. Marek, jak Państwo widzą, jest artystą niezwykle wrażliwym na pejzaż. A jak to wiemy, ten gatunek nie bardzo jest popularny w sztuce najnowszej. Sądzę, że wynika to z bardzo prostej przyczyny. Część, albo większość, trudno mi tu zdecydować, artystów współczesnych jest skupiona wyłącznie na własnej osobie. Natomiast nie chcę dostrzec piękna, które ich po prostu otacza. Ma taką metodę, że zaciska dłonie w pięści, przyciska je do oczu i twierdzi z uporem, że nie ma świata, nie ma przyrody, nie ma piękności natury. Po prostu jest tylko wewnętrzna wizja, która zupełnie nie zgadza się z tą realną rzeczywistością. Marek, jak Państwo łatwo dojrzą, oglądając jego obrazy, jest zachwycony naturą. Jak każdy wielki pejzażysta jest artystą pokornym. To znaczy nie traktuje pejzaż jako wrogie sobie uniwersum, ale stara się odczytać zawarte w nim symboliczne treści. Zarówno w tych pejzażach typowo polskich, jak chociażby tych motywach kolejowych, jak i w pejzażach, które wyraźnie nawiązują do malarstwa polskiego przełomu XIX i XX wieku swoją melancholią, jak i tych, które powstają na południu w tropikach, gdzie, jak można przypuszczać, podąża tropami tych artystów, którzy chcieli wreszcie odetchnąć innym słońcem, innym powietrzem, chociażby takich jak Paul Gauguin, i w pełni mu się to udaje. Kończąc, sądzę, że Marek jest przede wszystkim, jak już powiedziałem na początku, wielkim, osobnym, skupionym, a przede wszystkim poważnym artystą. Bardzo poważnie traktuje swojego odbiorcę, czy to tworząc swoją muzykę, jak i malarstwo. Bardzo poważnie traktuje ten samego siebie. Wracając jeszcze do wczesnej młodości, wtedy byłem zafascynowany tymi pierwszymi grupami,
rockowymi, takimi jak, które pojawiały się na Polsce, jak Huey and the Blizzards, albo The Orchina, London Beat i tak dalej, więc też chodziłem na te koncerty, natomiast to prawdziwe uderzenie poważnej muzyki, nie będącej w zasadzie już rockiem, miałem szczęście spotkać na tym koncercie kieleckim Marka Łaszewskiego. I pierwsze w zasadzie akordy, czy pierwsze jego słowa, kiedy śpiewał "Ulatują w górę nasze myśli, nasze słowa, nasze sny", zrozumiałem, że nie jest to już zabawa rockiem, że nie jest to nic bardziej zręcznie zagrana solówka, tylko że jest to po prostu prawdziwa, głęboka sztuka. I Marek tym wielkim artystą i w swoim malarstwie, i muzyce pozostał do dnia dzisiejszego. Na koniec muszę to dodać, chociaż to może nie politycznie, że nigdy w życiu nie poszedł na żadne podejrzane kompromisy. Dosłownie żadne. Jak można przypuszczać, bardzo słono za to zapłaci. Dlatego go szanuję i mam nadzieję, że on mnie też. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w czasie studiów mieszkałem na Grochowie u ludzi, którzy byli żywcem skoropielki. Dom rozłożysty wynajmowali różnym osobom, między innymi w piwnicy był taki pan, który do swojej marnej pensji w Ministerstwie Chemii, takie było kiedyś, dorabiał w tryskarce, robiąc różne rzeczy z polistyrenu, ponieważ robota była okropna. Przychodził czasem do nas, wypijając nam, co tam w studenckiej szafce nam zostało. I potem zadawał nam pytania. Niech mi pan powie. Krążył. Niech mi pan powie, na czym to polega. Że ta sztuka współczesna jest taka, wie pan, jakby to powiedzieć, unikał, prawda, dosłowności. Trwało to zawsze długo i kończył. Jest taka ciężka do patrzenia. Malarstwo, jakie ukradł Marek Ałaszewski, jest prawdziwe, naturalne, nie jest ciężkie do patrzenia. Jestem przekonany, że po wszystkich fikołkach, jakie zgodnie z regułami mody wyprawia środowisko artystyczne, dążąc jak pies za własnym ogonem, że te wszystkie wartości, które są niezbywalne, możemy tutaj sobie na ścianach zobaczyć, że to są historie, które wystarczy poczekać 200 lat na ogół, bo tyle trwa obiektywizacja wartości w sztuce. Dlaczego ja po pierwsze Marka znam jeszcze z czasu studiów, pamiętam jego, podziwiam jego dwutorowość, ponieważ to, co robił w muzyce i w malarstwie, jest zawsze najwyższej próby, jest przede wszystkim prawdziwe, autentyczne, mistrzowskie również w sensie technicznym. Myślę sobie, że te obrazy można studentom pokazywać jako rzecz, która na pewno przetrwa, nie rozsypie się tak jak wiele tak zwanych eksperymentów. A jakie mam osobiście jeszcze motywacje, żeby przypadać za tym, co Marek robi w całym swoim życiu? Otóż ja kiedyś, dawno temu zaczynałem podobnie, prowadziłem zespół Dixielandowy. Ale tak się złożyło, że skradziono mi po jednym z koncertów banjo, więc musiałem zostać plastykiem. Marek, Markowi udało się jedno z drugim połączyć i oby tak dalej. Marku, to wszystko, co zrobiłeś, to już jest coś bardzo wielkiego, bardzo ważnego i to przetrwa, słuchaj. Ale jesteś człowiekiem tak dzielnym, że dasz sobie radę również z obecną sytuacją. Cieszę się ogromnie, że... Ja dziękuję, że jesteś. O. Jak widzimy, słuchajcie, wszyscy kochamy Marka, prawda? Tak. Tak. I to się czuło. To jest piękne, bo tu krąży ta atmosfera. I Marku, ta miłość nasza do ciebie, energia, niech uzdrowi cię stukrotnie. Z tego ci z całego serca życzymy, bo twoja twórczość na pewno przetrwa. I w tak dwóch pięknych kierunkach sztuki, jak muzyka,
malarstwo. Jesteś wielki. Z całym szacunkiem, szapoba. Wszyscy kochamy Marka? Kochamy Marka. Wszystkiego najlepszego. Drugi prawdziwy. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Cieszmy się dzisiaj obecnością Marka i energią, która nas wszystkich przenika i krąży między nami. Wszystkiego dobrego, serdecznie życzę Państwu. Dziękuję ślicznie. Serdecznie dziękuję Pani Prezes Gościnnej za te piękne słowa. Bardzo dziękuję. Zapraszam do oglądania i do goszczenia się. Ale to jest taka.